Mam taką obserwację, nie jestem stąd, jestem tutaj dosyć rzadko na Grochowie. Mam obserwację, że Grochów jest dosyć cichym miejscem i cichą dzielnicą i chyba mieszkańcy są do tego spokoju też przyzwyczajeni, bo jak tydzień temu chodziliśmy, było nas 8 osób i rozmawialiśmy między sobą, no nie mówiliśmy też tak głośno jak dzisiaj. I jak przechodziliśmy pod oknami, to ludzie zamykali okna, słuchajcie, że nawet ta chwila rozmowy chyba im na tyle ingerowała w codzienność, że musieli to okno zamknąć. Sławek i Mikołaj mieszkają na Grochowie, są takimi nowymi Grochowianami. The three composers, we will meet all of them on the way. Mikołaj Ratajczak, Maksymiliano Bober and Sławomir Wojciechowski. Poprosiliśmy ich o to, żeby skomponowali dla nas spacery dźwiękowe, tak jak kompozycje. Więc dostaliśmy partytury spaceru dźwiękowego, który ja będę wykonywał, tak jakbym był wykonawcą, muzykiem. Jedyne okno wychodziło na podwórko. Przesiadywałam w nim godzinami i patrzyłam na życie. Ktoś szedł ze śmieciami, ktoś do drewnianego sroczyka, ktoś z wiadrami po wodę. Dzieciarnia w nieustającym wirze, chłopactwo na smolowanych dachach komórek na węgiel. Od czasu do czasu otwierało się jakieś okno i ktoś krzykiem ich zaganiał. Brązowe drewno, czarna smoła i szary nie to beton, nie to podwórka. Pewnie usłyszeliście tą różnicę, jak weszliśmy do bramy, jak akustycznie się w ogóle zmieniła przestrzeń i odcięliśmy się od ulicy i weszliśmy w podwórka i tak po prostu nagle otuliło nas to podwórko akustycznie. Zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ jest to balkon warty uwagi, ten z anteną satelitarną. Jest to dawne mieszkanie Stasiuka. On tutaj mieszkał. Z perspektywy tego mieszkania i tego balkonu słuchał Grochowa. To nie jest jego mieszkanie. To jest mieszkanie... Jakieś mieszkanie socjalne. Socjalne. On zamieszkał tutaj, jak wyszedł z więzienia, bo miał taki okres w swoim życiu, za to, że zdezerterował z wojska. Moja ulubiona historia, która jeszcze wiąże się dokładnie z tym samym balkonem, jest taka, że ostatnio, znaczy jakiś czas temu mieszkał tutaj człowiek, no, który mocno się awanturował i miał obyczaj, żeby właśnie po takich poważnych, porządnych awanturach
puszczać na całe osiedle The Final Countdown Europe. Chodźmy dalej. Przepraszam, jak do kładki, żeby na drugą stronę przejść. Tu zaraz w prawo, prawda? To ja dobrze idę. Dziękujemy. Znaczy, ja do tego stopnia nie spodziewałem się tego festynu, że nagle ta przestrzeń była dla mnie tak różna, mimo że szedłem tędy parę razy, że byłem przekonany, że po prostu przeszedłem za daleko. I nagle ten kościół mnie po prostu dźwiękowo absolutnie zaskoczył, a wcześniej po prostu nie zwróciłem na niego tak bardzo uwagi. Jest w ekologii akustycznej takie powiedzenie, czy może koncepcja, że własne kroki są dobrym... dobrym wyznacznikiem tego, w jakim środowisku się znajdujemy, czy też w jakim ekosystemie. Jeżeli nie słyszymy własnych kroków, to znaczy, że to środowisko jest zupełnie nieskrojone na ludzką miarę. A jeżeli świetnie jesteśmy w stanie usłyszeć każde swoje stąpnięcie, no właśnie być może jesteśmy na takim podwórku z ptaszkami. Drugim takim wyznacznikiem dla mnie, szczególnie jak prowadzę spacery dźwiękowe, są struny głosowe. Jeżeli mówię w cichym miejscu, gdzie możemy się dobrze usłyszeć, to po prostu czuję w gardle, że mnie to nie boli. Na Grochowie. Założony w 1919 roku, bo to jeden z największych i najbardziej znanych kibuców w ogóle w Europie Środkowej chyba, możemy powiedzieć. Kibuc, gdzie już w latach 30. on był bardziej znany, bardzo dużo młodych ludzi, także spoza Polski, chciało przyjeżdżać i uczyć się,
jak przygotowywać się do życia w przyszłym państwie Izrael. Widać w oddali bloki osiedla Ostrobramska. To właściwie wszędzie, gdzie te bloki widać, znajdowały się pola uprawne bardzo dużego, już w latach 30. bardzo nowoczesnego gospodarstwa rolnego, które na kibucu funkcjonowało. Były sprzedawane plony na różnych giełdach i targach warszawskich, choć oczywiście jakby celem istnienia kibucu było raczej uczenie młodych ludzi tego, jak razem żyć, jak razem pracować, jak tworzyć pewnego rodzaju wspólnotę. Został zatrudniony agronom o dużym doświadczeniu w nowoczesnych technikach uprawy ziemi. I lata 30. to jest okres, kiedy to gospodarstwo się rozwija, gdzie mieszka dużo więcej osób, bo około 200 jednocześnie jest, nawet te sypialnie oddane nie są w stanie wszystkich pomieścić. Śpi na przykład 2-3 osoby na jednym łóżku, czasami śpią, ale ze wspomnień wyłania się obraz pięknej, radosnej wspólnoty, która naprawdę cieszy się z tego, jak może tam razem żyć i razem pracować. Kibuc trwał nawet w trakcie okupacji hitlerowskiej. W 1939 roku, kiedy Niemcy, hitlerowcy atakują Polskę, to szefostwo kibucu ucieka na Litwę, do Wilna, ale w 1940 roku decyduje się wrócić i wesprzeć getto w Warszawie, bo kibuc funkcjonował wtedy w ten sposób, że jakby ludzie z getta mogli tutaj przyjeżdżać, uprawiać ziemię i część plonów przywozić z powrotem do getta. W czasie okupacji to w ogóle wszyscy chcieli jeździć, pracować na kibuc, bo to był taki moment wytchnienia. Nie? Mamy wspomnienia na przykład Cywi Lubetkin czy Cukiermana, że oni tutaj przyjeżdżają wiosną, no i stoją gdzieś tam jacyś oficerowie czy SS-mani, czy nie wiadomo, kto tam ich tutaj odwoził, ale oni mają ich po prostu w dupie i cieszą się wiosną, cieszą się świeżym powietrzem, pracą na polu, kwiatami i tak dalej. To są naprawdę bardzo wzruszające wspomnienia. Jesteśmy teraz na najbardziej muzycznym punkcie na całej naszej trasie. Trafiliśmy do fabryki organów kościelnych. Jest to najstarsza fabryka organów w Polsce. Wybudowano tutaj ponad 200 instrumentów, przy czym czeka na nas niespodzianka. Jest autor tego spaceru i będzie improwizował na organach. To jest Sławek Wojciechowski. Tak, idziemy sobie tam do środka. Tutaj, w tym miejscu od 20 roku. Pan, prosimy, pan. Prosto przed siebie.
Thank you.